Pan Jezus podczas 3 lat publicznej działalności wiele wędrował, nie miał swojego domu. Podobny żywot prowadzili apostołowie. Ktoś jednak musiał zaspokajać ich codzienne potrzeby. Czyniły to święte niewiasty, o których nie jeden raz wspominają ewangeliści. Niektóre z nich są wspomniane z imienia. Święty Łukasz pisze, że służyły one Chrystusowi także swoim majątkiem. Wśród nich do najgorliwszych należała Maria Salome. Była ona prawdopodobnie matką apostołów Jana i Jakuba Starszego. Święty Marek pisze bowiem, że przy śmierci Pana Jezusa były obecne Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Józefa oraz Salome. Natomiast święty Mateusz nie wymienia Salome z imienia, ale pisze, że wśród obecnych niewiast była również matka synów Zebedeusza, a więc właśnie świętego Jana i świętego Jakuba Starszego. Salome była także wśród 3 niewiast, które w poranek wielkanocny przybyły do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało. Wiemy, jaką ją za to spotkała nagroda. Ujrzała anioła, który niewiastom zwiastował tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Co więcej, sam Chrystus zjawił się wobec nich. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Trzeba przyznać, że Salome przystąpiła do Pana Jezusa i wspierała Go z pobudek mało szlachetnych. Przekonana, że Jezus odbuduje królestwo Dawida, chciała dla siebie, a zwłaszcza dla swoich synów, zdobyć w nagrodę za swoje posługi odpowiednią karierę. Ewangeliści przekazali nam nawet scenę, gdy przyszła pewnego dnia ze swoimi synami i prosiła wprost o pierwsze miejsca dla nich w Jego ziemskim królestwie. A jednak potem ta dzielna niewiasta została wierna Chrystusowi aż do Jego śmierci. Według świętego Jana Salome była siostrą Maryi. Prawdopodobnie chodzi tutaj o siostrę cioteczną lub stryjeczną. Pisma apokryficzne przypisują Salome wielką rolę w pierwotnym kościele. Także Karpokracjanie mieli ją w wielkiej czci, jak o tym wspominają Klemens Aleksandryjski i Orygenes. Nie mamy na to żadnego potwierdzenia w Piśmie Świętym czy tradycji pierwotnego chrześcijaństwa. Jest jednak niezaprzeczalnym faktem, że Salome miała swoje sanktuaria w Palestynie, Konstantynopolu, Arles i Tournai we Francji, w Ciudad Rodrigo w Hiszpanii, a przede wszystkim w Veroli we Włoszech, gdzie dotąd jej śmiertelne szczątki doznają szczególnej czci. Dnia 8 września 1350 roku miasto nawiedziło silne trzęsienie ziemi, wskutek czego kościół świętej Salome rozsypał się w gruzy, a relikwie świętej ocalały. Taką to nagrodę otrzymała Salome za ofiarną służbę synów i własne oddanie się Chrystusowi w świętej posłudze. Martyrologium Rzymskie wspomina jej pamiątkę 22 października.